Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Construction Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Erwinek. Chyba. Oraz Kuki. Dzień dobry. No i razem dzisiaj pojedziemy sobie do elektrowni przetransportować pompę, a następnie zobaczymy jeszcze właśnie co uda nam się tutaj przetransportować. Ogólnie Erwinek jedzie... Jedzie, tak, dokładnie, jedzie. Jedzie pilotem. Tym samochodem pilotującym. Albo też jechał. Kuki jedzie dźwigiem. Ciężkim żurawiem. Ciężkim żurawiem, dokładnie. A ja jadę ciągnikiem. Tylko teraz nie wiem, którą mam zabrać przyczepę. Czy ta zielona mi wystarczy chyba, nie? Tak, wystarczy. Znaczy nawet ta żółta chyba by wystarczyła, ale weź zielona. Może masz czerwoną to jeszcze. Dobra, no to jedziemy. Aha, trzeba jeszcze nóżki dogrywać. Gdzie ty jesteś? No jadę. No ale ty miałeś pilotować. No ale to jak załadujemy się, nie? Przecież. No, spokojnie, możesz jechać. Dobra. Ja sobie przełączę kamerę standardowo do środka. Na tej mi się też najlepiej jeździ. Gdzie my lecimy, na tamę? Na tamę, dokładnie tak. Nie wiem, czemu mi GPS nie działa tak, jakbym chciał. Na tamę lecimy? Ja do Huty mi kazało jechać. Mi też. Nie no, musimy jechać po tą, bo... A co ja mam za misję? A gdzie ta tama, czekajcie, no? Tamy do Huty. Ty, ale tama nie jest chyba w tą stronę, mi się wydaje. Ale no do nie. Huty nam kazało jechać. Ale w Hucie może jest w Hucie, co? Ale w Hucie nie ma nic. Gdzie to masz to zlecenie? Właśnie, jakiś dziwny bug, bo ja mam też zaznaczoną Hutę, a nie mogę zaznaczyć w tym momencie tamy. A wiesz, gdzie jest tama? Nie. No to jedź do tamy. Ale jesteście pewni, że nic nie ma? Jak babcie kocham. Ej, no nie ma, bo tu jest zaznaczone do wyładowania chyba. Ty, a gdzie jest tama? No Kuki wie. Ja nie wiem. No to jedź za mną. Nie wiem, gdzie wy jesteście. Czekaj, jadę. Dobra. Dajcie na mnie. A weź się wyrób tym dziadostwem. Jak tu z przodu kilometr wystaje i z tyłu taka wielka dupa. Halo. Halo. Jedziemy. O nie! Nie wiem jak u ciebie, ale na mojej mapce twoja strzałka jest jak gdyby taka boczna, tak jakbyś jechał tyłem do przodu. Adziu miał to samo wcześniej, wiesz? To jest bug jakiś góry. No trudno. A to ogólnie można jakoś samemu skręcać tą naczepą, czy...? Tak, shift i strzałka w lewo, w prawo. Aha. Ja się zastanawiam, jak on tego busa odpalił, bo tu jest miejsce na stacji, ale klucza nie ma, tylko... na kable. Ja tu jest w ogóle wleman Wika Bofona, zobacz, jest w ogóle na tym busie, na kierownicy. To już wiemy, kto sponsorował tą grę? Kto był głównym tym? Pomysłodawcą? Tak, pomysłodawcą, no, specjalistą do spraw marketingu. Osobą reprezentującą. To nic nigdy nie wspomniał się, wydaje mi się. Dlaczego twój żuraw jedzie szybciej niż moja ta naczepa? Może ona jeszcze nie jest. Może dotrzeć ją trzeba jakoś albo coś. To ona chyba ma ograniczenie ze względu na te kilka skrętów. Bo ogólnie te naczepy w rzeczywistym życiu praktycznie, one nie pojadą więcej niż 30, chyba 40 na godzinę. Aha. A możesz poczekaj, bo ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Proste coś. Tak jak cię droga prowadzi. Czyli pojedziemy od tej głupiej strony, co ja tu kiedyś próbowałem wjechać, ale mi się nie udało.
bo tam bym musiał po prostu ten. Ty widziałeś Edwinek jak wyskoczył? Wow! To nie wiem gdzie, prosto czy w prawo? Prosto. Cały czas prosto jak droga wprowadzi. Jak wjechałeś w to pole, to ten, ja miałem czarną przed ekranem. Ale ogólnie teraz jak jedziemy w tą boczną drogę, to Erwin by musiał jechać jako pierwszy i tam zahamować ruch przy tej elektrowni, bo ja się tutaj nie wyrobię po prostu. I to nie jest elektrownia, tylko tam. Też teoretycznie elektrownia. Elektrownia przy tamie. Jak przyciśniesz, to cię zapraszam. Ale... Erwin poszedł jak przecinak. I tu ten, za tą... w lewo, Erwinek, na najbliższym w lewo. Słyszysz? Na najbliższym w lewo. A nie, dobra, jedziemy od dobrej strony, czyli okej, okay, czyli spoko. Gdzie w lewo? Tu nie, prosto ja muszę jechać przecież. Ale tu jest wjazd, nie? To jest tu? Tak. Nie. Jeszcze tam w lewo. Tam na pewno... nie. Dobrze, jadę, Erwinku? Tak, w lewo, no. Tu czy jeden dalej? Nie, jeden dalej. Tu. No czemu pojechałeś prosto? No to tu jest chyba. Co? Kuki nas okłamał. No w lewo, na skrzyżowaniu. Przecież ja ci nie kazałem bierzeć do budynku. Chciał nas oszukać. Tak. Ej, tu jedzie jakiś pajac. Poluję. Wyjaśniłem go. No, jesteśmy na tamie, tak? Dobra. Widzę, że wziąłeś tą. Wziąłeś ten. Poprawkę na drzewa. Okej, okay, zobacz to. Ale nie podjadę dalej. Łocie panie! Widziałeś to kuki? Widziałem. Się za wspinaczkę wziął normalnie, no. Tak. Wziąłem poprawkę na drzewa, ale wiesz na co poprawkę nie wziąłem? No. Na ten mur, który mnie blokuje stoi. Ojeju. Nie w tą, w drugą jedź. Nie mogę. Muszę kółeczko zrobić. Nie przekręcę. Tylko kurde nie upuść, bo nie wiem kto to będzie płacił. Prawie. O. Uwaga, spoiler sportowy zasuwał. Mam nadzieję, że nie latajmy, nie zablokuje. Bo się zdenerwuje. Zablokuje, oczywiście. Ja tu do wody idzie wjechać? Mam problem. A tu nie idzie. Widzisz? Mam problem. No właśnie widzę, no i co teraz? Co możemy zrobić w tej sytuacji? Nic, teraz to się kompletnie zblokowało. No nie mogę ani w prawo, ani w lewo tu. Tylko nie upuść. Chyba tak będę musiał zrobić. A jak tu postawisz, to spadnie do wody? No. A dasz radę potem wyciągnąć? No tak. Bo skoro jest, bo skoro i tak idzie do naprawy, no to jeden kit, czy naprawią coś za 20 tysięcy, czy coś za 200 tysięcy? Dobra, damy radę. Składaj ten naczepę. Mam prosto podjechać tam do przodu? No na razie to ja będę chyba musiał wjechać do tej wody tu. O, przed chwilą to co widzieliście to był wyskakujący Erwinek, który lądował telemarkiem. Mi się zdaje, że to pojazd lądujący powinien po prostu jechać z tym takiem. Wiesz co, zrobiliśmy chyba fejla, bo ja muszę wjechać do wody chyba. Jak do wody? No bo nie chcieli tego ładunku. Kaj, tu jedziesz tym vanem, nie widzisz, że tutaj naczepa stoi z ciągnikiem, no co za pajac. Ja tam ja, mam problem. Ja jeszcze raz skoczę tyle martwym, bo widzę, że czekam, czekaj. Ja się muszę tam rozpędzić. Panie, mam problem. No? Jaki? Łukasz, zresetuj zlecenie. Nie da się. Musi się dać. Nie można. Musisz mi tą pompę wyciągnąć. No nie wyciągnę cię, nie mogę tam nawet skoczyć. Nie rób mi tego.
No panie, to musisz anulować niestety zlecenie, wybrać raz jeszcze, bo nie da. Gdzie masz tą pompę? To na tu leży, tu, o tu. A nie da się tu podjechać tym? Ale nie widać nawet tego. Kropki. No nie gadaj takich rzeczy. No nawet żurawia kropki nie widzę tego. Wskoczyłeś tam? Jest tu, znalazłem. Jest pompa? Jest. Ja też chcę zobaczyć, a nie mogę. Jak ty tam skoczyłeś? Zresetować możesz? Nie. Weź mi ciężarówkę. Cofnij tylko minimalnie. No, no. Biegam pod wodą. Ja się tutaj wstawiam. Winek, stań w miejscu, gdzie ona jest. To właśnie chciałem tam wejść. To się, jakby mnie teraz ściana niewidzialna zablokowała. Widzę ten. Dzyderek, patrz, widzę. No tego jeszcze nie było po prostu. Ty, ale wirnik to wirnik, w wodzie chyba, nie? No. No co jest ty? Sterowanie mi się buguje. Nie mogę ani podnieść, mogę pokręcić. Nie można tego doceniać. Ja ci nie blokuję nic, bo ja tutaj stoję dalej. Dobra. Poszło? No, zabieram się za to. Ej, ale możesz anulować na przykład zlecenie, byśmy jeszcze raz je wzięli. Dobrze, jest. Czekaj, bo tu jest... Tutaj jest dosyć ciekawe. Ty zaczepiłeś. O, patrzcie, wynurza się, patrzcie, jest dobrze. Jej, wow. Halo, niewidzialne szanami nie chcę puścić. Jak gdyby tak trochę zardzewiała, ale... Ale ogólnie jest git, jest dobra. Damy radę. Muszę tu uważać na te drzewa. Czemu ja nie mogę jechać tym? Nie mogę się ruszyć ani w prawo, ani w lewo. Wysiądź. Stój. Tu jest, stój, dobrze stoi. Możesz puścić chyba. No, wolę postawić. Erwin, spróbuj zabezpieczyć. Jest. Już. No ważne, żebyś do wody nie wpadł. Nie wiem, czy ty mam jechać do huty? Do huty, no. Chyba huta. Tartak. Ready wszyscy? Idziemy już? Łukasz, skręć sobie kołami w prawo. Właśnie kręcę, ale kurde nie idzie, no. Cholera jasna. No dobra, jedź. Udaj. O, idealnie to. A nie powinienem tym pojazdem z tyłu jechać? Nie. Jesteście pewni? No. To nie możesz wyjechać? No. To. No pokaż, może ja spróbuję. Czekaj, jadę na razie. To jest w miejscu. Okej. Udało się chyba, po ciężkich bojach. Dobra, Erwinku, możesz jechać. Możesz mnie pilotować, wiesz? W lewo. Uwaga, w lewo.
Bierz większe łuki. Ale czulowa drogę. Uważajcie na samochody, które będą jechać. W bloku. Ej, naczepa mordeczko ci się zablokowała. A co mam, co mam zrobić? Wycofać. Albo jechać. Próbuj, próbuj. Chcielibyś się taką tamę zbudować? Czasem jest niemożny. Cię. Nie mogę. Odbij shiftem w prawo strzałką też, żeby ci na czepa pojechała w prawo. Nie, w dół, przepraszam, w lewo. No i teraz już. Cię popchnę. Kurde, bo tu mi Erwin znaku nie skosił. No, jak wszystkie kosił, to teraz tego nie skosił. Tak. No jeszcze auto jedzie, ty. Erwinek. Co? Tam blokować się? Dobra, stój. O, dzięki. Ale nie wytniesz mi skrzynka, prawda? Popchnij mnie jeszcze raz. Ale tam znak masz. No to popchnij mnie. Nie mogę. Mogę się zresetować na backspace'ie? Próbuj. Dobra, jestem za tobą niby, no. Czekaj. Jedź przez pole. Ale przez pole nie wyjadę potem. No co ty? No i co potem będzie, jak nie wyjadę? Poczekaj, puszczę tego łosia, niech on tu jedzie. No jedź, czulu głupi. No i co, nie pojedzie? No ale tyle miejsca ma. Chyba ja utknąłem. Resetuję się. O, mnie cofnęło aż do samego wyjazdu. Gdzie, na początek? Do tamy, aż. Aha. Czemu on nie jedzie? No co za koleś głupi. Teraz jedzie. Za blisko podjechałeś. To jesteś o mur zahaczony, jak chcesz jechać. Pokaż mnie, może ja spróbuję, co? No. Łukasz, może jesteś zahaczony na przykład. No wiem właśnie, widzę, kurde. Nie umie tym jechać. Erwinek, odsuń się. Już mnie wygania, kurwa. Proszę. O, dzięki. Dałeś radę? Nie no, ty to jesteś mega, ci powiem, szacun. Na razie próbuję. Proste. Czekajcie na mnie, ja muszę też wyjechać, ale już jadę. Jakby nie jedź, bo ja się nie chcę zatrzymać. To czekam na niego, czy to? Jedź, tak. jedź, dobra. Ale ja na prostej się zatrzymam, o tu. Okej.
Ale za przygody, ty. Noż kurde, czemu ja się muszę wszędzie zablokować? Dobrze, dobrze, dobrze. I jedź tyłem, jedź tyłem. Chyba tak zrobię, ci powiem. I tam wykręcisz sobie na tym zakręcie, skrzyżowaniu. A miało to być z reguły proste zlecenie, tak? Mieliśmy tylko coś przewieźć, zabrać. No i w sumie tyle. Tutaj patrzcie. Użyj odrzuconej rowów. Pierwsze miejsce. Może tu wycofaj w lewo, co? Tu. Prawo, przepraszam. Czy ja tam chcę wjechać tam w tą uliczkę, po prostu tylko tyłem odbij i... Odbij jeszcze, odbij. I teraz kręć. Ja banana. Dobra, daj do przodu. Prawo. I powtórka. Wejdzie. Elegancko, yes. Dobra. Ciągnik ja bym cię podwiózł ewentualnie, albo coś. Rynek spada, jedziemy. No i mamy taki mini konwój, jakby nie było. Pierwszy jedzie Edwinek samochodem pilotującym, następnie Kuki ciągnikiem. Ciężarówką. Albo też ciężarówką, zwał jak zwał i na końcu ja jadę tym... Czołgiem. Tak. No to niewiele nie jest. Niewiele różnie w czołgu praktycznie będzie. Czemu te samochody tu jeżdżą, no? Masz radę je wyprzedzić? To jest droga może. A może jakbyś stanął na początku tej drogi i byś zablokował, to może by nie jeździły. A taki miły, niemiły jesteś dla mnie. A dlaczego? Ja, proszę mnie wyciąć z tego odcinka. W lewo. Nie no, już żartuję. Ja też nic nie mówię, no. Dobra, w końcu dojechałem chyba. Uważaj na wyjazd teraz. Bo musi teraz tu jechać, kurwa, tym Matizem, jak widzi, że jadę, no. Dobra, pojechał se. Ale chyba w tym obejściu na prawie... Pamiętaj, Iza z Matiza. Beata Swiata, nie? Te. A Renata w stronie. No nie. Ale. Ja mogę tylko 50. Blokuj ruch z prawej strony, ty. Jak z prawej strony? A, że tak? Ten? Już wyjazd. Nie jedzie, kurwa. Dawaj. Zresztą ma się pierwszeństwo. Jedzie. A jadę 60. W lewo będzie. Mamy czerwone. Zatrzymajcie. Ja bym zatrzymał. Czekaj, jeszcze jadę. Dobra. Wow. Bo ci tu stanął, no. Znaczy się, nie że ci stanął, tylko tu ci się samochód zatrzymał. O to mi chodziło. No my jedziesz w prawo. Tak mi nawi pokazuje. A ja mam prosto. Aż no są wersje może. Czekajcie, bo mnie wygryźliście, ja muszę być pierwszy. Halo. No jedź. Czekaj, teraz tu mnie nie wyprzedzę. Jak to nie? Patrz na to. Halo. Też tak mówię. A to mnie do sklepu prowadzi, lol. Debil. Teraz nawróć. Nie, jedziemy teraz tędy. Nie skręcimy. Jedź tędy. A że tędy? Znowu mnie wszyscy wyprzedzili. Nawet Łukasz, czołgiem. Kute życie samochodu pilotującego. I tu w lewo pewnie, nie? Nie wiem. Serio? No, w lewo. No. Wow, Erwinie teraz przyszedł.
Ale to nie jest deforest. My tutaj, Erwinku, drzew nie ścinamy w tym odcinku. To nie. To... Nie, nie w tym. Dobra. I teraz nie wiem, gdzie dalej, bo przecież nawi nie mam. To czekaj, ja ci powiem. Jestem samochodem pilotujący. Do huty musimy jechać, lewo, nie? W lewo. No chyba cię po... Tak pokazuję, no. Kurwa. To pewnie w prawo, nie? Tak. To... Nie, tu nie. Tam dalej. Dobra, mam nadzieję, że się wyrobi. Tu już jest duża ulica, to wyrobisz. Tak, na środku skrzyżowania, nie? No tak na styk przy tych światłach było. Pójdzie w lewo. A już na hucie jesteśmy. My mogliśmy jechać prosto tutaj tam. No może dobra. Ja jadę jak nawigacja pokazuje, ale... To już pojechali za tobą, bo kurwa rozglebisz się od dalej. To was dopilotowałem, proszę. Prowadził was Krzysztof Hołowczyc. Tak jest. Zwinę spoiler. Gdzie to trzeba odstawić? Tutaj. Ja się ustawiam tutaj. A ty podjedź jak najbliżej. Ok, odbezpieczam ci. Nie, tu mam. No dobra, stoi już tu na sensu. Jak się podpory opuszcza? Tak. Albo shifty, albo shift Q. Dobra, już mam. Chcesz się pić? Do you want a food? Tutaj pani minister. Tu. Tak blisko. Tak blisko. To ja. Nie byłoby to prawa autorskie. No. Postaw już. A kto kupił tą naczepę? To ja pogadam, ja poczytam. Jak ja... Ja mogę poczytać śpiewająco, chcecie? No to już załatwione. Teraz turbina może przejść na prawy. Bardzo dobrze, szybko ci z tym poszło. Teraz następny razem... Teraz następny kontrakt. Okej. Okay. A oprócz tego, że turbina pływała po wodzie. Okej, okay, także mamy to, tak? Zgadza się. Czytał dla was. Czytał dla was Lucjan Szołański. Tak, Lucjan Szołański. Nie, ta, jak się nazywa ta? Krystyna Czubówna. O, Krystyna Czubówna. Ale weź mnie tego, o, traka, co? Dajmy sobie co. A co, jeszcze robimy coś? No, w tym odcinku już nie. A, już koniec. No to jedziemy do bazy w takim razie. Ale, a gdzie pieniądze są za laski? Nie. No. A nie możesz się teleportnąć? Aha, nie możesz. Ja już ujechałem na chwilę. Właśnie nie wiem, czemu tym zlabatem się nie można teleportować. Z naczepami nie można żadnymi. No właśnie zauważyłem tu. Łukasz? Słucham. Czemu zaprosiłeś mnie do głowy? To nie ja, to ty go tam przywiozłeś kiedyś i on tam jest od tego czasu. To nic nie wiem. A ty jak w prawo czy w lewo? I prosto. Tak, blisko. Ja nie mam GPS-u.
blisko jak ty. Albo tak blisko jak ja. A, okej. Brzmi sensownie. Patrzę na to. Dawaj na czołówę z walcem. Nie no, muszę przyczepkę zaparkować, nie? Dawaj. Ja pójdę z tym na nie cofaj jeszcze, czekaj. Kurde, ominął mnie. Halo, chodźcie na czołówę. Kurowanej piwnicy. Dobra, mi się udało ładnie zaparkować. Tańcowali w piwnicy. No, prawie prosto stoi ci. Dobra, no już lepiej nie wiem. No, prawie mi prosto stoi? No. Tak blisko jak kuki. Może? Dawaj, lecimy. Ej, nie mogę jechać. Jak jest lekko. No i to by było tyle. Tak, moi kochani, w tym odcinku to było na tyle. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, to motywuje nas do dalszego, lepszego nagrywania. Linki do chłopaków macie oczywiście jak zawsze w komentarzach. No i pamiętajcie, aby nas subskrybować, lajkować. Pamiętajcie także o fanpage'u na Facebooku i o Instagramie. Dzięki za uwagę, był dzisiaj ze mną Erwinek. Chyba. Oraz tańczący kuki. Na razie. Trzymajcie się. Hejos. Tańczący z wilkami. Oh yeah.